Witam serdecznie. Spotykamy się dzisiaj z panem Tomaszem Hałko z Australii i porozmawiamy na temat książki Misja. Teraz jest to już bardzo kultowa książka od kilkunastu lat. Witam pana. Witam, dziękuję za zaproszenie. Panie Tomaszu, może ponieważ jest pan u nas w Porozmawiajmy TV po raz pierwszy, proszę kilka słów o sobie opowiedzieć. Jak to się stało, że pan wylądował w Australii? Tak w paru zdaniach na początek. No, to jest długa historia, można książkę napisać na ten temat, ale krótko mówiąc, zacząłem od tego, że zrobiłem doktorat w dziedzinie holografii laserowej, interferometrii holograficznej w wieku 27 lat i to mi otworzyło pewne perspektywy, które innym ludziom nie są dostępne. Dostałem propozycję zorganizowania laboratorium holograficznego, laboratorium laserowego w Uniwersytecie w Melbourne. No i ponieważ był stan wojenny w 1982 roku, to ja skwapliwie skorzystałem z oferty, no i wyjechałem. I w taki sposób znalazłem się w Australii od 1982 roku. Super, to tak w skrócie wielkim. Dobrze, ponieważ no, pan jest takim omnibusem, który ma ogromną wiedzę na wiele tematów, to może skupmy się dzisiaj tylko na tej książce, którą widać u mnie po bokach. Ja pamiętam, gdy ją przeczytałem w 2000 tam którymś roku, 15-17 lat temu, no to bardzo mnie zafascynowała. Więc może proszę powiedzieć najpierw, jak to się stało, że się pan spotkał, zapoznał się pan z Michaelem Desmarketem? Więc jego nazwisko wymawia się Desmarket, czyli jest Michel Desmarket. Okay. Więc żeby znowu zacząć w dużym skrócie, to od dzieciństwa interesowało mnie, o co chodzi w życiu i o co chodzi we wszechświecie. Od dzieciństwa. Jak długo nie pamiętam, to zawsze mnie to interesowało i zawsze wszystkim zadawałem pytania. Tak? I w zasadzie przez całe życie nie przestawałem o tym myśleć, tylko cały czas kontynuowałem rozważania. Studiowałem na Politechnice Łódzkiej, otrzymałem dyplom inżyniera w dziedzinie mechaniki teoretycznej, potem zrobiłem doktorat i cały czas mnie interesowało, o co chodzi w życiu i we wszechświecie. I jak wyjechałem do Australii, to zacząłem studiować cechy świadomości. Zainteresowałem się, w jaki sposób można zbadać źródło mojej własnej świadomości. I zacząłem medytować. I wtedy w trakcie tej medytacji się zorientowałem, że można badać cały wszechświat, nie ruszając się z fotela. Nie jest to łatwe, nie jest to zdarzeniem codziennym, ale czasem się zdarza. Tak? I jak się zdarza, to wtedy dowiadujemy się takich rzeczy, których no, na Ziemi właściwie nikt nie potrafi objaśnić. Czy ma pan tu na myśli te stany, wyższe stany świadomości, które nazywamy samadhi? Można to tak nazwać, prawda? Można to nazwać podróżą do wyższej jaźni, można to nazwać no, podłączeniem do systemu przetwarzania informacji we wszechświecie. Jak my to nazwiemy, to jest no, kwestia słów, tak? Kwestia terminologii, prawda? Ale sytuacja była taka, że żaden yoga, żaden nauczyciel medytacji nie potrafił objaśnić tych doznań i tej informacji, która no, mi się pojawiała, no, może nie przed oczami, przed moją świadomością. I zacząłem o tym mówić publicznie w rodzinie, na spotkaniach z przyjaciółmi. Jednym jedną z takich rzeczy, którą opowiadałem, że doświadczyłem takiego społeczeństwa, w którym ja to nazwałem świat prawdy. Społeczeństwa takiego, w którym nie można ukryć żadnych myśli, że po prostu wszyscy widzą, co dany człowiek ma na myśli i wtedy wszyscy
indywidualnie i zbiorowo dbają o higienę swojej własnej świadomości. Nikt nie może nikogo oszukać, nikt nie może nikomu zrobić żadnej niegodziwości, bo wszystko widać, prawda? Wszystko jest kawa na ławę, prawda? Tak jak to się mówi po polsku. No i zacząłem opowiadać o tych swoich, że tak powiem, doświadczeniach świadomych, tak? Czy astralnych, czy jakie można nazwać. No i zdarzył się jeden znajomy mojej żony, który mówi: słuchaj, ja ci pożyczę taką książkę, którą kupiłem rok temu, bo to był 96 rok chyba, czy coś takiego. Ja ci tą książkę pożyczę, prawda? No i pożyczył. A ja wtedy wyjeżdżałem do Stanów Zjednoczonych na konferencję naukową. No i wziąłem tą książkę z zamiarem przeczytania jej w samolocie, bo był lot bez przerwy z Melbourne do Los Angeles. No i wziąłem, przeczytałem ją 3 razy w czasie jednego lotu, prawda? I nie mogłem uwierzyć, prawda? Dlatego, że wszystko to, czego nie mogłem znaleźć żadnego, na co nie mogłem znaleźć żadnego potwierdzenia na Ziemi, znalazłem w tej książce. I po powrocie do Melbourne oddałem tą książkę temu znajomemu, który mi ją pożyczył, ale zanotowałem wydawnictwo, drukarnię i tak dalej i zacząłem się rozglądać, żeby ją kupić. Okazuje się, że wtedy, w 1996 roku, ta książka, pierwszy nakład się rozszedł, a drugiego nakładu nikt nie chciał, żadna księgarnia nie chciała rozprowadzać, więc w księgarniach patrzyli się na mnie z podejrzanym uśmieszkiem, prawda, i mówili: no, tej książki już nie mamy, mieliśmy, ale nie mamy, tak? No, ja nie dałem za wygraną, zadzwoniłem do drukarni, która, całe szczęście, adres i telefon drukarni były zamieszczone w pierwszym wydaniu, tak? No i zadzwoniłem do drukarni, że chcę kupić kilka pudełek tych książek, dlatego że chcę je rozdać wszystkim swoim znajomym. No i ten pracownik drukarni mówi: no zobaczę, co się daje zrobić. Następnego dnia zadzwonił do mnie Michel: to ile pan tych książek chce kupić? No i tak się zaczęła nasza znajomość. Pięknie. No i rozumiem, że zaproponował mu pan przetłumaczenie na język polski. O, ja przetłumaczyłem, brałem udział w tłumaczeniu tej książki na kilka języków. Ja mówię po rosyjsku i po angielsku tak samo dobrze jak po polsku. Także przetłumaczyłem ją najpierw na język polski, potem brałem udział w jej tłumaczeniu na język rosyjski. Także są dwa tłumaczenia, w których brałem udział. Ale zanim zacząłem tłumaczyć tę książkę na inne języki, co mnie właściwie zmusiło, żeby każdemu zdaniu w tej książce się przyjrzeć, prawda, 4 razy, tak? To musiałem wyjaśnić wszystkie wątpliwości związane z pewnymi nieścisłościami, które znalazłem w oryginalnym pierwszym wydaniu. Okazuje się, że tłumaczka, która przetłumaczyła książkę z oryginalnego francuskiego rękopisu, nie zawsze wiedziała, o co chodzi, bo tematyka jest dosyć zaawansowana w niektórych miejscach. A język francuski i angielski ma podobne słowa, ale te słowa mają inne znaczenia w każdym języku. I jak to się wszystko poplącze, prawda, to niektóre zdania nie mają za dużo sensu. I jak te zdania próbowałem tłumaczyć, no to się okazuje, że nie dało się tego przetłumaczyć, zanim nie zadzwoniłem do Michela i nie zapytałem, o co chodzi, co on miał na myśli. No i Michel musiał sprawdzać pieczołowicie z rękopisem, co mu się bardzo nie podobało, dlatego że ten rękopis był w kilku pudełkach z nieponumerowanymi stronami. Jemu to zajęło, każde zdanie, na które miałem pytanie, to mu zajęło dzień albo dwa, żeby znaleźć ten fragment i wyjaśnić wszystko, tak? I po tych wszystkich pytaniach i wyjaśnieniach, to Michel stwierdził, że ja tą książkę znam tak samo dobrze jak on i upoważnił mnie do założenia strony internetowej tiahuba.com.
i do tego, żebym odpowiadał na pytania czytelników. No i tak się zaczęło, prawda, tak się zaczęła moja przygoda. A wcześniej, jak przyjeżdżał do Melbourne, to mu organizowałem publiczne wykłady na temat jego podróży. No i niektóre wykłady były w największych salach wykładowych Uniwersytetu w Melbourne, gdzie wtedy wykładałem. No i byłem świadkiem tego, jak Michel, który nie skończył już szkoły średniej, prawda, rolniczej, jak on sobie radzi z odpowiadaniem na publiczne pytania, na tematy, które są dosyć trudne. No i niektóre odpowiedzi były całkiem zaskakujące, niektóre były imponujące i on sobie jakoś radził z tym wszystkim, tak? Jeden wykład, pamiętam, był w czasie przerwy obiadowej na Uniwersytecie w Melbourne. Zarezerwowałem salę wykładową w czasie przerwy, prawda, na lunch, tak, jak to się nazywa po polsku, przerwa obiadowa, tak. No więc przyszło, była sala wykładowa na, mówię, powiedzmy 120 osób, przyszło 350, prawda, także studenci siedzieli na schodach, jeden na drugim, prawda, jeszcze nigdy nie widziałem tylu studentów w tym audytorium, tak. Mało tego. W czasie tego wykładu, to nie był wykład, to było opowiadanie, co się mu przydarzyło. Jeszcze nigdy nie widziałem takiej ilości studentów, którzy by byli tak cicho przez tak długo. Bo nawet w czasie normalnego wykładu studenci, zawsze jest jakiś szumek, zawsze jest jakieś, znaczy, kartkowanie, zawsze są jakieś, znaczy, ruchy i to jest, nie ma ciszy. A tutaj była cisza jak makiem zasiał, prawda, tak? Michel opowiadał swoją historię, tak? No nie była długa historia, nie było długie opowiadanie, tak? Ale to było niezwykłe, jak on sobie radził właśnie w takich sytuacjach, kiedy no, musiał zaprezentować, czy chciał zaprezentować to, co przeżył, grupie ludzi. A potem po tym wykładzie, jakie były reakcje? W sensie, może tak, jakie były zmiany wśród tych studentów? Czy to było coś takiego trwałego? No to nie zauważyłem, prawda, żadnych zmian. To po prostu dla nich była ciekawostka. To była ciekawostka, rozrywka, bym powiedział, tak? Oni byli cicho, dlatego że Michel ich, udało mi się Michelowi ich zainteresować, tak? Było kilka pytań, ale niespecjalnie ciekawych, dlatego że nikt z tych studentów nie przeczytał jego książki. Teraz wykłady Michela stały się dosyć znacznie ciekawsze, kiedy grupy były mniejsze, ale zawierały ludzi, którzy przeczytali książkę i mieli trochę bardziej konkretne pytania. No i niektóre odpowiedzi Michela takich ludzi to no naprawdę były zadziwiające, tak? I ja się go pytałem, no dlaczego tak odpowiedziałeś? A on mówi, nie wiem, tak mi się wydawało. Dobrze, no to może przejdźmy do pytań, które przygotowaliśmy. Czy ta książka jest na temat UFO? Co to jest UFO? To jest niezidentyfikowany obiekt latający, tak? Tutaj nie ma niczego niezidentyfikowanego. Wszystko jest kawa na ławę prosto z mostu, tak? Razem z objaśnieniem celu istnienia wszechświata i celu istnienia człowieka we wszechświecie. Także... No to w takim razie, jaki jest cel istnienia wszechświata i człowieka we wszechświecie? Celem istnienia człowieka jest rozwój świadomości. I celem istnienia wszechświata jest rozwój świadomości we wszechświecie. Nie ma w tym celu niczego materialnego. Materialna rzeczywistość jest po prostu, jakby to powiedzieć, zabawką z jednej strony. Narzędziem. Którą się posługujemy, żeby się czegoś nauczyć, czy żeby coś zrozumieć. A z drugiej strony ta część materialna jest nośnikiem informacji. I można powiedzieć nawet kwantowym komputerem, tak, który tą informację przetwarza. I nasza własna świadomość jest częścią tego globalnego systemu przetwarzania informacji we wszechświecie. I Michel każdy swój wykład, prawda, każdy swoją prelekcję zaczynał od tego, że
że właśnie celem, głównym obowiązkiem każdego człowieka we wszechświecie jest rozwój świadomości, rozwój duchowy. Tak jak to się mówi po angielsku, będzie rozwój duchowy, ale po polsku definicja ducha, nie ma definicji ducha, więc ja mówię rozwój świadomości. Tak? Teraz, co to jest świadomość? Też można zadać pytanie. Tak? Świadomość jest systemem przetwarzania informacji we wszechświecie. I nasza własna świadomość jest częścią, można powiedzieć, nawet nierozłączną częścią tego systemu. I my mamy wybór. Albo się podłączyć do tej sieci, albo się od niej odizolować i ją zignorować. Niech pan spróbuje zgadnąć, co jest lepiej. No podejrzewam, że... Znaczy, tak czy inaczej jesteśmy podłączeni, tylko uświadomić sobie to podłączenie, bo ignorancja tego to jest wejście w ego i bycie w takim kokonie swoich zachcianek. No więc jest tak, prawda? Ja to bym sformułował nawet prościej, prawda? Problem polega na tym, że ludzie nawet nie dopuszczają takiej możliwości, że można się podłączyć do sieci informacji we wszechświecie. Bo tak naprawdę to we wszechświecie wszystko wiadomo. To tylko my nie wiemy i nawet nie dopuszczamy takiej możliwości, że można się dowiedzieć. No więc jak z takimi ludźmi rozmawiać, tak? Którzy nie dopuszczają możliwości? No więc jest dosyć trudno, tak? Dlatego, że jak ktoś się uprze, no to trudno, to nie można nic zrobić, tak? Nawet sam Stwórca Wszechświata nic nie może zrobić, tak? I nie będzie chciał zrobić. Sytuacja jest taka, że jak się ze Wszechświatem nie współpracuje, nie działa się zgodnie z jego celem istnienia, to wtedy Wszechświat nam nie pomaga istnieć. I niech pan zgadnie, jakie są konsekwencje, jak Wszechświat nie pomaga nam żyć. Tak? No jest cierpienie. No jest cierpienie. No i bardzo, bardzo słusznie. Tutaj pan trafił w dziesiątkę. Tak? I to cierpienie się pogłębia. Czym więcej ludzi w społeczeństwie oddziela się, czy działa przeciwko przyrody, tak? Przeciwko wszechświata, tak? To tym większy zakres cierpień, tak? Tym więcej ludzi cierpi i tym więcej oni cierpią, każdy jest indywidualny, tak? A jakie są największe niebezpieczeństwa dla ludzkości na Ziemi? No bo rozumiem, że wszystko, co się dzieje, to się dzieje według jakiegoś zamysłu, nazwijmy to wyższego ducha, żeby innych takich nazw nie używać. I czy my możemy spowodować jakby globalną świadomością, załóżmy niższą, bo jeżeli człowiek ewoluuje, no to jest najpierw coś niższe, później wyższe. Czy możemy spowodować, że zejdziemy ze ścieżki prawidłowej i wszystko, no w cudzysłowie, weźmie w łeb? Nie rozumiem, prawda, co ma pan na myśli weźmie w łeb, prawda? No w sensie, że nie powiedzie się jakiś plan, ten główny. Czy jest taka możliwość, żeby plan tego najwyższego ducha, czy stwórcy, obojętnie jak to nazwiemy, że on się nie powiedzie? Że on się nie powiedzie? Tak, czy jest to możliwe? No szansa jest według mnie niezwykle mała, dlatego że cały system operacyjny Wszechświata, to jest ten system przetwarzania informacji, on został stworzony po to, żeby stworzyć pewne warunki na rozwój. Ja to przeanalizowałem w swojej książce, którą nazwałem Wolna Wola. Tak? Odpowiedź na to pytanie, ta książka została wydana w tym samym wydawnictwie co Misja. I ona właśnie adresuje to pytanie. Dlaczego Wszechświat powstał, tak? I o co chodzi? Tak, to nie są przemyślenia Michela de Marque, to są przemyślenia moje w ciągu pierwszych 50 lat życia. Michel tą książkę przeczytał, tak? I jego komentarz był taki, że kto tej książki nie rozumie, to tylko dlatego, że nie chce zrozumieć.
No tutaj na okładce nawet napisał pan, jaki jest cel istnienia na okładce. Ktokolwiek szuka, znajdzie. I to jest, ten ktokolwiek szuka, znajdzie, to jest cytat Jezusa, tak? Jezus też mówi, poszukajcie, a znajdziecie. Zapukajcie w drzwi, a drzwi się otworzą, tak? Problem polega na tym, że ludzie nie szukają i nie chcą szukać. Nie pukają, nie chcą, żeby się im drzwi otworzyły. Dlatego, że jest taka sytuacja, że ludzie się boją zmiany światopoglądu. Ten światopogląd, którym się ukształtowało od dzieciństwa, w rodzinie i w szkole i w społeczeństwie, oni boją się tego kwestionować, oni boją się rozszerzyć kontekst, że tak powiem, prawda? Tak? A jeżeli się zawęzi kontekst rozważań, czy kontekst rozmyślań, to wszystkie konkluzje, wszystkie wnioski mogą być tylko błędne. Dlatego, że to, co pomijamy, może mieć kluczowe znaczenie dla naszych konkluzji, dla naszych wniosków, dla naszego światopoglądu. Jak pomijamy coś, to nawet sobie nie zdajemy sprawy, jakie to może być ważne, to, co pomijamy. Tak, pan powiedział, że przez długi czas pan medytował, podejrzewam, że nadal pan medytuje. I jest coś takiego, to nawet ostatnio słuchałem tego Sadhguru, tego Hindusa słynnego ostatnio, on mówi w ten sposób, że naukowcy na Ziemi, czy w ogóle ludzie podążają za tym, aby gromadzić jak najwięcej wiedzy w sobie. Podczas gdy jogini spoglądają w kierunku, w którym nie ma nic, w którym jest wszystko to, czego nie można poznać. To, co jest niepoznawalne, jest o wiele większe niż to, co można poznać. W związku z tym to gromadzenie wiedzy to jest zaledwie takie ziarnko maku w stosunku do tego, w którym kierunku moglibyśmy się skierować i poznawać to. No? Ja się nie zgadzam ani z jednym, ani z drugim, prawda? Dlatego, że we wszechświecie wszystko wiadomo, tak? Łącznie z jego celem istnienia. Tak? Teraz ta eksploracja ciszy umysłu, czyli próba wyciszenia jakichkolwiek myśli, to jest niezbędna po to, żeby coś, prawda, jakąś informację usłyszeć, która jest dosyć cicha w porównaniu z naszymi myślami. Nasze myśli są zawsze głośniejsze, tak, niż ta informacja, która może do nas dotrzeć z innych źródeł. Także medytacja jest kluczem, prawda? Budda to porównał do miseczki z wodą. Jak miseczka jest pełna, to próba nalania do niej trochę więcej wody tylko spowoduje przelanie. Podobnie z naszym umysłem. Jak nasz umysł jest przepełniony różnymi problemami, uczuciami, myślami i złością, gniewem i różną inną radością, prawda, tak? To próba dodania jakiejś informacji, która może być dosyć wartościowa, po prostu nie ma żadnego rezultatu. Wszystko się przelewa, tak? Wszystko odpada, dlatego że nasz umysł jest tak zajęty tą szamotaniną wewnętrzną, prawda, i w społeczeństwie, i w rodzinie, i w różnych innych, że po prostu nie ma miejsca na rozszerzenie kontekstu. Tak? I ten kontekst trzeba rozważać, rozszerzyć do skali całego wszechświata. Jeżeli pan spróbuje jakikolwiek zmniejszyć ten kontekst, w jakikolwiek sposób, to okazuje się, że pogłębienie zrozumienia się robi trudne, jeśli nie niemożliwe. Okej. Okay. No, jak powiedziałem, to samo, może się nie zrozumieliśmy, tylko jakoś innymi słowami. Czyli cały wszechświat jest tym czymś, co umysł nie może ogarnąć, dlatego umysł powinien porzucić wszystko, czyli opróżnić to naczynie, o którym pan powiedział, po to, żeby się otworzyć na to niepoznawalne. No, w ten sposób. Ja bym tego nie nazwał niepoznawalnym. No, dla umysłu. Otworzyć umysł, prawda, znaczy w tym celu, żeby uzyskać nową informację, która pogłębi nasze zrozumienie. Potencjał rozumienia, potencjał wyobraźni indywidualnego człowieka jest
fenomenalny. Trudno nawet sobie wyobrazić, ile możemy zrozumieć, tak? Ile możemy poczuć i co możemy sobie wyobrazić. Tak? Problem polega na tym, że jak mamy miseczkę pełną, prawda, tej codzienności, jakbym to nazwał, tak? Czy codziennych problemów związanych z materialną rzeczywistością, to wtedy inna informacja do nas nie dociera. My jesteśmy tak zajęci, nasz umysł, nasza świadomość jest tak zatkana, prawda, tak zajęta i to wszystko się kręci, prawda, w kalejdoskopie takim, że jeden problem powoduje drugi, jedna myśl powoduje drugą i to się dzieje bez przerwy. Tak? I dopiero jak niektórzy ludzie dopiero jak umierają, to zaczynają mieć perspektywę, prawda, znaczy co się dzieje, prawda, w życiu i dlaczego. Niektórzy ludzie ciężko chorują, prawda, i w pewnej fazie choroby mają taką właśnie też fazę oświecenia, że niby wszystko jest beznadziejne, a jednak się okazuje, że nie. Niektórzy ludzie przeżywają śmierć kliniczną i dopiero wtedy, prawda, się orientują, że istnieje rzeczywistość poza tą rzeczywistością materialną, którą jesteśmy tak zajęci wszyscy. Dobrze, to teraz może wróćmy do książki Misja. Na początku pan powiedział, że przeżył pan bycie w idealnym świecie, gdzie ludzie się rozumieli w 100%, gdzie wszystko było idealne. I Michael DeMarquet również był w takim świecie, na takiej planecie. Jak te dwa światy, no, jaka jest korelacja między nimi? Czy to jest to samo albo prawie to samo? Więc Michel to odczuł w ciele fizycznym. On to poczuł, on to dotknął, prawda? On to sprawdził. Tak? Wszystko go niezmiernie zadziwiło. Dla mnie to była taka, no może ćwiczenie z wyobraźnią, czy ćwiczenie świadomością. Po prostu taki wyobrażalny świat, tak? Który dla mnie był dosyć logiczny i dosyć zrozumiały. Tak? I dziwiłem się, dlaczego na Ziemi nikt o tym nie pomyślał. Tak? Czyli dla mnie to było ćwiczenie z wyobraźnią, czy ćwiczenie ze świadomością, a u Michela to był po prostu no, doświadczenie w ciele fizycznym, które on przeżył, prawda, sprawdził. Tak? I był tam. I był tam. To taka jest różnica. Tak? Dobrze, to teraz rozszerzając to pytanie. I jak rządzić planetą? Co zrobić, żeby było idealnie? Nie daje się tego zrobić w jednym kroku i nie daje, to jest nie ma hopsiu, prawda, i kukuryku, prawda, tylko jest sprawa stopniowa, tak? Trzeba zacząć od góry. Według mnie, według Michela, według rady z Jehowy, trzeba zadbać o to, żeby ludzie, którzy nas reprezentują, tak, czy którzy kierują planetą, czy kierują krajem, żeby to byli najmądrzejsi ludzie i najuczciwsi ludzie, jakich można znaleźć w danym kraju czy na danym planecie. Jeszcze raz powtarzam, znaleźć takich ludzi, którzy są najmądrzejsi, prawda, i najuczciwsi. Tylko, że zasada jest taka, że ci nasi reprezentanci, oni odzwierciedlają poziom naszej świadomości. Więc jeśli wypadkowa tego tłumu, tych milionów ludzi jest niska, no to wiadomo, co z tego wyjdzie. No. I tu jest problem. Tutaj pan trafił w dziesiątkę, prawda? Dlatego, że mamy, wszyscy się chwalą, czy tam mówią, że mamy tak zwaną demokrację i ta demokracja jest zdefiniowana jako rządy większości, tak? Że większość ludzi wybiera, prawda, sobie tych, którzy będą ich reprezentowali, tak? Teraz zadajmy sobie pytanie takie, kto to jest większość? Nie wiem, czy pan pamięta takiego człowieka, który umarł prawie 100 lat temu, Albert Einstein. Więc on się nie patyczkował, prawda? Tylko on napisał wyraźnie na piśmie, że większość głupców jest zagwarantowana w każdej sytuacji. Czyli co się dzieje, jak pozwalamy większości podejmować decyzje?
na temat przywódców, na temat różnych rzeczy, prawda? Mamy sytuację, w której jest wzmacniana głupota. Dlatego, że większość głupców jest zagwarantowana. Jak pozwalamy większości wybierać przywódców, no to niech pan zgadnie, kogo oni wybiorą. Tak? I po kilku iteracjach mamy na czele ludzi, którzy prawda, są odfiltrowani jako najgorsi z najgorszych. Tak, tak. Dochodzi tutaj jeszcze jeden aspekt. W przyrodzie jest tak, że organizmy słabe są zjadane przez pasożyty, po to, żeby je zutylizować. I świadomość również podlega tym samym procesom. Jeżeli poziom świadomości jest niski, no to te pasożyty, które są w ludzkich ciałach, wychodzą na wierzch i zżerają cały ten tłum. Więc mamy właśnie taką sytuację, gdzie na świecie najwięksi okrutnicy, oszuści, no, w większości krajów rządzą. Czyli po prostu chodzi o utylizację. Dlatego no, świat zmierza ku dołowi. Moje zrozumienie jest trochę inne i nasi przodkowie, starożytni Grecy, mieli na taką sytuację specjalne słowo. Bo taka sytuacja, w której najgorsi z najgorszych w jakiś sposób w procesie jakimś iteracyjnym zaczęli rządzić w społeczeństwie, taka sytuacja zaistniała nie raz, nie dwa, nie dziesięć, prawda? Zaistniała wiele razy. I to słowo greckie spolszczone jest kakistrokracja. Tak? To są po polsku kakistrokracja, to są rządy najgorszych spośród najgorszych. Teraz, dlaczego w starożytnym języku greckim takie słowo w ogóle istnieje? Prawda? No dlatego, że ta sytuacja zaszła nieraz. Prawda? Teraz, co się stało z tymi wszystkimi cywilizacjami czy społeczeństwami, które były właśnie zarządzane w takim systemie? Żadna cywilizacja czy żadne społeczeństwo kakistrokratyczne nie przetrwało długo. Zniknęło w taki sposób z powierzchni Ziemi, że nawet nikt nie pamięta, o co chodziło. Tak? I w ten sposób zachodzi proces samokorekcji w przyrodzie, czy samokorekcji w świadomości, czy samokorekcji na planecie. I teraz, jak zauważymy takie właśnie tendencje kakistokratyczne w skali kraju, czy w skali planety, to jest znak, czego należy oczekiwać w przyszłości. Że po prostu w przyszłość będzie katastroficznym zanikiem takiego społeczeństwa. No to jest sytuacja, w której mamy szalonego kapitana okrętu, a wszyscy jesteśmy na tym okręcie. Lepiej sobie wyobrazić samolot, prawda? Tak, no, lecimy samolotem, a pilot, prawda, znaczy jest wariat, prawda? Tak? No i pilot zaczyna, prawda, pić piwo, potem wino, potem wódkę, potem różne narkotyki, prawda? Znaczy i nie wiadomo, czy on wyląduje, czy nie wyląduje, tak? A pasażerowie kontynuują na niego głosować, bo on im też daje różne piwo bezpłatne, tak? No i lecimy, prawda? No i czym się to może skończyć? Teraz samolot jest dosyć dobrym tutaj, przykładem. Tak, dosyć dobrym porównaniem, dlatego że planeta Ziemia to jest właściwie w zasadzie statek kosmiczny. Trzeba rozważać planetę Ziemię jako globalny statek kosmiczny, który podróżuje dookoła Słońca całkowicie bezpłatnie, nie ma żadnych biletów, tak? Jest na tym statku kosmicznym tlen, który się odnawia, tak? Jest woda, ten statek zapewnia pożywienie dla tych, którzy potrafią to pożywienie znaleźć, tak? I statek ma własny napęd, tak? Nie ma żadnych rakiet, prawda? Tylko jest z napędem jądrowym. Jest ogrzany od środka,
żeby nie ostygł, prawda? Jest ogrzany z zewnątrz przez słońce, tak? Które zapewnia odpowiednie temperatury w pewnych zakresach klimatycznych, tak? Słońce jest, jak wiadomo, reaktorem jądrowym również, także to jest statek kosmiczny o napędzie jądrowym. I tak należy planetę rozważać. Tak? I wszyscy na tej planecie mamy prawo oddychać. Wszyscy, którzy się na tej planecie urodzili, mają takie samo prawo pić wodę, tak? Czy żyć, tak? I rozwijać swoją własną świadomość. Problem polega na tym, że jakimś cudem, prawda, wszystko jest bezpłatnie, ten statek kosmiczny całkowicie bezpłatnie wszystko produkuje, tak? A wszyscy są w długach, po uszy. Jak to się stało? O co chodzi, tak? No więc tutaj jest takie pytanie trochę retoryczne, ja nie będę próbował na to pytanie odpowiedzieć, bo mamy inną tematykę, prawda, dobra. Dzisiaj. Dobra. To może proszę powiedzieć, tak przypomnieć albo przedstawić tym, którzy jeszcze książki nie przeczytali, jaki system rządzenia jest na tej planecie Piechoba? No tam jest bardzo prosty, prawda, sposób. Po prostu całą planetą zarządza 7 najmądrzejszych ludzi na całej planecie. Tak? No i sprawa załatwiona. No nie załatwiona. Tu jeszcze jest kwestia tego typu, że ludzie są świadomi znaczenia tego i podejrzewam, że ta planeta przez tysiące, tysiące albo miliony lat ewoluowała i doszła do tego, więc oni są świadomi, co by się stało, gdyby jakieś ego silne się w to plątało. Oni obserwują planety takie jak nasza i widzą, prawda, jakie są konsekwencje różnych alternatywnych strategii. Tak? I nasza planeta nie jest jedyną, którą oni obserwują. Oni obserwują kilkaset planet, prawda, tak? Bo mogą podróżować w statkach kosmicznych materialnie, mogą podróżować właśnie astralnie, czyli po prostu przemieszczać świadomość z miejsca na miejsce. Dobrze, to teraz podróże międzygwiezdne w naszej galaktyce. Jaka to technologia była użyta, czy jest używana przez właśnie tych ludzi z Piechoby? Czy pan rozumie tą technologię? No więc po pierwsze żadnych rakiet, prawda? Dlatego, że ci ludzie potrafią kontrolować grawitację, tak? Potrafią kontrolować grawitację w taki sposób, żeby wykorzystać pewną anizotropię, którą można wywołać grawitacyjnie. Tak? Więc podróż powiedzmy po naszym Układzie Słonecznym, czy na takie bliskie odległości, prawda, to odbywa się właśnie metodą grawitacji, że grawitacja ta odpychająca i przyciągająca jest no, napędem, tak? Takiego statku kosmicznego. Czyli żeby opuścić siłę grawitacyjną naszej planety Ziemi, to statek kosmiczny porusza się w pobliżu jednego z biegunów, tak? W pobliżu osi obrotu Ziemi, dlatego że wtedy tam można za pomocą odpowiedniej technologii wywołać, no, nazwijmy to słabość grawitacyjną i użyć najmniejszej ilości energii, żeby opuścić pole grawitacyjne planety. Teraz jak znajdą się poza zasięgiem no, tego pola grawitacyjnego planety, czyli powiedzmy w przestrzeni kosmicznej, ale jeszcze nie międzygwiezdnej, tak, czy międzyplanetarnej przestrzeni, tak, to wtedy używają grawitacji, prawda? Ale w sposób taki, że na przykład używają planety Saturn, żeby się do niego przyciągnąć, prawda? I wykorzystują anizotropię grawitacji, tak? Żeby wskazać, prawda, laserem czy innym odpowiednim sposobem na planetę Saturna i do niego się przyspieszyć, tak? A potem jak już jesteśmy za blisko,
to wykorzystujemy inną planetę, prawda, tak, żeby zmienić kierunek. Nie ma żadnych rakiet, wszystko jest za pomocą grawitacji, tak. Potem jak oddalamy się od systemu planetarnego, to robimy to samo z gwiazdami, prawda? Wiemy, dokąd chcemy polecieć, prawda? Więc odpowiednie gwiazdy, które są dosyć blisko, stosunkowo blisko, prawda? Robimy takie same ogniskowanie naszego systemu grawitacyjnego na tej gwieździe i przyciągamy się do tej gwiazdy, prawda? No i osiągamy prędkości, no, znacznie większe niż prędkość światła, prawda, tak? W ten sposób. Ale to jeszcze nie zapewnia podróży międzygwiezdnej. Dlatego, że podróż międzygwiezdna wymaga innej technologii. To jest technologia związana na opuszczeniu naszej czasoprzestrzeni, tak? I pojawieniu się w naszej czasoprzestrzeni, ale w innym miejscu. I żeby takie przeistoczenie osiągnąć, trzeba się znajdować wystarczająco daleko od najbliższej gwiazdy, czyli od najbliższej masy. Czyli tu chodzi o te portale. W dostatecznej próżni, prawda? I teraz to przeistoczenie Michel go nie zauważył, tak? Oni mi o tym opowiedzieli, prawda? Ale to było takie, że właściwie nie wiadomo, nagle się pojawił obraz na ekranie, gdzie było podłączenie z drugą planetą. To jest coś takiego, że no, trwało to, nie wiem, kilka minut, kilka sekund, czy godzinę, czy nie wiem, prawda? Ale Michel tego nie zauważył. Teraz to przeistoczenie, ono może być, ono właściwie jest kontrolowane z innej planety. Ten statek kosmiczny, on sam tego nie robi, tylko ludzie na innej planecie mogą właśnie takie przeistoczenie zorganizować. Dlatego w książce Michela jego mentorka Tao powiedziała, że gdyby był jakiś problem techniczny z ich statkiem kosmicznym, to oni mają taką technologię, że mogą wrócić na swoją planetę. Tak? Dlatego, że ten system jest kierowany, zarządzany z innej planety. I w ten sam sposób, jak na przykład, nie wiem, czy pan pamięta taką historię Arkiego, prawda? Arki był osobą z pierwszej kategorii planety, którego zaproszono na Tiehobę, żeby przyleciał i porozmawiał z Michelem. Tak? I to było właśnie takie zaproszenie, że Arki i jego planeta pierwszej kategorii miała taką właśnie technologię, żeby odlecieć od swojego Słońca na wystarczającą odległość, żeby ludzie z Tiehoby zorganizowali przemieszczenie, prawda, jego w odpowiednie miejsce. Tak? A jaki jest system łączności właśnie w tego typu czasoprzestrzeni? Bo to są przecież tysiące czy miliony lat świetlnych odległości, a system łączności mamy praktycznie natychmiastowy, więc o co tu chodzi? Pola torsyjne, czy jak byśmy to nazwali? No więc moje oszacowanie, to chodzi o nie tysiące, to chodzi o jakieś setki lat świetlnych, prawda, tak? Nie wiem ile tych setek, prawda, ale to nie są tysiące lat świetlnych, to jest 100, 200, 300 lat świetlnych, prawda? Takie są mniej więcej odległości, o których my rozmawiamy i to jest moje przybliżenie. Ja tego nie wiem na pewno, to się zastrzegam, prawda, że to jest moje oszacowanie na podstawie rozmów z Michelem, prawda, który nie był fizykiem i on się w ogóle na tym nie znał i dla niego to była w ogóle czarna magia, prawda, ale ponieważ on tego doznał w ciele fizycznym i pewne rzeczy pamiętał, więc no, można pewne rzeczy w jakiś sposób wywnioskować, tak? Teraz komunikacja zachodzi metodą telepatyczną. Nie ma żadnych fal radiowych. Nic nie podróżuje, prawda, tak? Czyli telepatia przy pomocy technologii. Telepatia jest właściwie, bym tu powiedział, wbudowana w system informacji, przetwarzania informacji we wszechświecie. To, co my nazywamy splątaniem kwantowym, że każdy elektron jest splątany z innym elektronem, prawda, czy ze wszystkimi elektronami we wszechświecie, tak?
to co nam się wydaje splątaniem, to jest właściwie system komunikacji, to jest system przetwarzania, przekazywania informacji. Tak? I na Ziemi teraz uczeni w wielkim pośpiechu rozwijają tak zwaną komputery kwantowe, czy przetwarzanie, kwantowe przetwarzanie informacji. No i na razie jeszcze się nie zainteresowali, czy nie skoncentrowali na tym właśnie splątaniu kwantowym. Tak? Ale w skali wszechświata to właśnie tak wygląda, że nikt nie używa fal elektromagnetycznych, czyli fal radiowych, nigdzie we wszechświecie, dlatego że to jest ogromne zakłócenie. Mało tego, że jest wymagana szalona ilość energii. Prawda? Niech pan zobaczy, ile energii się traci na to, żeby wszystkie anteny, prawda, te radiowe, które zapewniają sieć komórkową w danym kraju, ile tego wszystkiego jest, ile one energii pochłaniają. Mało tego, to promieniowanie elektromagnetyczne, to one w niektórym zakresie częstości jest nie jest pożyteczne dla organizmów żywych. Ona zakłóca procesy komórkowe. Tak? Wiadomo, że jak ktoś włoży rękę do mikrofalówki, to nie będzie, to mu to nie posłuży. Tak? Jak ktoś włoży głowę czy mózg do mikrofalówki, no to pewnie nie przeżyje. Tak? Także niektóre fale radiowe, one nie mają pożytecznego wpływu na procesy, które my nazywamy życiem. Tak? I dlatego nikt we wszechświecie, nigdzie, nawet na planetach tych takich prymitywnych jak nasza, nikt nie używa fal radiowych do komunikacji. To jest po prostu ignorancja o funkcjonowaniu wszechświata. Tak? A inna technologia, DOCO, czyli te budynki, które są na Tiechobie, no są to budynki robione przy pomocy fal stojących, czyli jakieś fale są namacalne, dotykalne. Więc czy rozpatrywał pan tą kwestię, jaka to jest technologia? No to jest, to można różne rzeczy, prawda, sobie wyobrażać i różne dziwne teorie. DOCO jest gigantycznym atomem. Niech pan sobie wyobrazi, prawda, że ma pan atom, który ma średnicę no, 200 metrów czy 300 metrów. Tak? Jądro tego atomu jest wielkości, prawda, między piłeczką ping-pongową a piłeczką tenisową. Prawda? Mniej więcej takie wielkości strusiego jaja. Niektóre są okrągłe, niektóre są owalne, prawda, czy eliptyczne. Tak? Tak? Jest atom. Tak? I ten atom, on do połowy jest pod ziemią, a do połowy jest nad ziemią. Czyli co tam lata dookoła? Elektron? To są chmury elektronów, ale te elektrony się poruszają tak, jak się poruszają w normalnych naszych atomach na Ziemi. Czyli one się poruszają w formie zygzaku, prawda, tak? Że ten atom, jak oddziaływuje z innymi atomami, no to jest, powiedzmy, ciało stałe, że po prostu jest pewna sztywność. Tak? Teraz jak się ten atom powiększy do takiego rozmiaru kilkuset metrów, to okazuje się, że ta ściana to jest, powiedzmy, metr, prawda? Tego pola siłowego, tak? I to pole siłowe wokół tego jądra, ono jest wystarczająco silne, żeby zatrzymać wiatr czy zatrzymać deszcz, prawda, tak? Ale pozwala człowiekowi przez to przejść, no z pewnym oporem, tak? No to wygląda pięknie, piękny wynalazek. No to jest atom. Teraz, żeby taki atom i tego atomu nie można specjalnie przenieść nigdzie, prawda? No to jak został, właśnie co jest w tym jądrze? No w tym jądrze są protony i neutrony, tak jak w normalnych naszych atomach, najprawdopodobniej, tak? Ja też nie wiem na pewno, na 100%, ale na 90% takie jądro zawiera protony i neutrony, prawda, tak? No to takie jądro musiałoby ważyć ogromną ilość ton. No właśnie, dlatego nie można go podnieść, tak?
Okej, okay, ale musiało być zrobione na miejscu. Czyli tak jest. Jakaś Czyli fabryka. Te budynki, one nie są przenoszone, one nie są transportowane, tylko jest laboratorium, prawda, kwantowe, tak? I zachodzi synteza, prawda, właśnie tego jądra na miejscu. Tam, gdzie ten budynek ma powstać, w tym dokładnie miejscu, gdzie to jądro ma być. I to jądro, ono się tworzy, czy tam z innych, nie od absolutnego zera, tylko z jakich mniejszych takich atomów, które można przenosić. Tak? Dobrze, to teraz przejdźmy do kwestii kształtu budynku. Kształt jajowaty, czy kopuły, jest takim naturalnym kształtem, który jest spotykany w przyrodzie. Na przykład gniazda ptaków są okrągłe, jaja są w kształcie jaja, jasna sprawa. Natomiast w starożytności na Ziemi mieliśmy piramidy, które rozumiem, że też miały na celu wytwarzanie pewnych pól pożytecznych. Więc jak to jest według Pana ta korelacja pomiędzy tymi okrągłymi kształtami a piramidą? I do czego służyła piramida? No każdy atom, mało tego, każda cząsteczka, która jest zbudowana z wielu atomów, więc to jądro, prawda, doko, to ono może być jednym atomem albo może być cząsteczką, czyli trudno powiedzieć, prawda, to może być grupa atomów, prawda, ale ja przypuszczam, że to działa i zachowuje się tak jak jeden atom. Teraz kwestia elipsoidy i kwestia tej kulistości to jest po prostu związana z minimalną energią, prawda, tego systemu. Więc jak chcemy osiągnąć minimalizację energii, no to wtedy ten atom jest kulisty, czy tam sferyczny, czy prawie sferyczny, tak? A jeżeli chodzi o piramidy, to one mają całkowicie inną funkcję, tak? To nie są budynki, tak? To są anteny. No to po co nam takie anteny? Dlatego, że z naszego punktu widzenia, na naszej kategorii planety, telepatia działa tylko na krótkie dystansy. Jeżeli chcemy się porozumieć z kimś w naszym systemie słonecznym, nie tylko na naszej planecie, jak ktoś by był na Marsie, to możemy się podłączyć do niego, prawda, z nim, telepatycznie, bez żadnego przyrządu, po prostu wystarczająco długo się koncentrować i mieć odpowiednie świadome umiejętności. Tak? Natomiast jeżeli chcemy komunikować się telepatycznie na Ziemi z osobami, które żyją na planetach w innych układach słonecznych, tak? Kilkaset lat świetlnych od nas, to wtedy trzeba zbudować piramidę. Nie wiem, czy Pan wie, jakie jest znaczenie słowa piramida w starożytnym greckim języku. Starożytny grecki język to jest język z Atlantydy, pochodzący z Atlantydy, a Atlantyda była prowincją kontynentu Mu. Czyli ten język, on zawiera pewną informację. Teraz co to, jakie jest znaczenie słowa piramida w starożytno-greckim języku? No piros, to jest ogniem jest. Tak, pirotechnika. Pyr to jest tak jak pirotechnika, czyli tak. To ma pan rację. Pyr jest ogień, tak? A co to jest mida? Pomiędzy? Coś mid? Środek. Okay. Środek, czyli piramida w tłumaczeniu oznacza nie mniej, nie więcej, tylko koncentracja ognia, czy koncentracja energii. To jest system, który umożliwia koncentrację energii, prawda, w taki sposób, żeby osoba, która się w tej piramidzie znajduje, w pewnym punkcie ogniskowym, żeby ona miała, że tak powiem, większe wzmocnienie, tak? Taka soczewka. Można to nazwać soczewką, lepszą nazwą jest antena. Antena telepatyczna i to była jedna z funkcji piramid. Nie wszystkich piramid, prawda? Takiej piramidy, tej wielkiej piramidy w Egipcie, to była jej główna funkcja, tak? Teraz, na kontynencie Mu.
Ta Tak, była piramida. piramida, która była trzykrotnie większa od piramidy, wielkiej piramidy w Egipcie, która jest czasem nazywana piramidą Cheopsa. I ta piramida na kontynencie Mu, z kim oni się kontaktowali? Oni się kontaktowali ze wszystkim, z którymi chcieli, łącznie z Jehową. I Jehowa była w regularnym kontakcie z tymi przywódcami kontynentu Mu. I podobnie w Egipcie. Faraon Cheops był ostatnim faraonem, który tej piramidy używał we właściwy sposób. A potem tą piramidę zwandalizowano. I już się nie dało jej używać, tak, w takich celach. Dobrze, a teraz, gdy już Michel wyjechał, on do Tajlandii chyba wyjechał, tak? Później? Do Wietnamu, okej. On się cały czas kontaktował z Tao. Czy pan również... Nie, to nie było cały czas. Te kontakty były tylko wtedy, kiedy albo Michel na to zasłużył, prawda, tak? Albo te kontakty miały pewien konkretny cel. Tao się kontaktowała z Michelem no, kilka razy w ciągu tego okresu po jego powrocie. Pierwszy kontakt to był wtedy, kiedy on napisał książkę, zorganizował przetłumaczenie tej książki na język angielski i ją wydrukował. Tak? Wtedy Tao do niego do domu pojawiła się w ciele astralnym i pokazała mu w nagrodę Michela ostatnie życie, 80. życie, którego mu na Jehowie nie pokazywano. I wtedy Michel zrozumiał, dlaczego był zmuszony wrócić na planetę pierwszej kategorii. Po prostu w swoim przedostatnim życiu nawalił, tak? Po prostu dał, udowodnił, czy pokazał, że pewnych rzeczy nie rozumie, tak? No i zrozumiał, dlaczego musiał wrócić z planety wyższej kategorii na planetę smutku, taką jak Ziemia. To był pierwszy kontakt Tao z Michelem po powrocie Michela na Ziemi. Było jeszcze kilka innych. Ostatni był na krótko, na kilka miesięcy przed jego śmiercią. Wtedy Tao się z nim skontaktowała, żeby mu powiedzieć, że oni są usatysfakcjonowani czy zadowoleni z rozprzestrzeniania książki Misja na planecie Ziemi. Michel nie wytrzymał, zadzwonił do mnie tego samego dnia czy następnego dnia rano, prawda, żeby mi się pochwalić. Tom, zgadnij, prawda, znaczy, kto mnie odwiedził wczoraj, prawda, tak? I jaka była wiadomość, tak? Także tych kontaktów po powrocie Michela nie było dużo, ale one były takie dosyć charakterystyczne, znaczące. W książce również jest kwestia Jezusa. Przez wiele lat badałem właśnie temat Jezusa i okazuje się, że Jezus jest pochowany w Kaszmirze, tam w stolicy Kaszmiru. Jest również jego grób w Japonii. Natomiast Michel pokazał, że ciało Jezusa jest na Jehowie. No więc jak pan to postrzega? No więc sytuacja jest nieprosta, jest no skomplikowana. Po pierwsze, Jezus, który się urodził dziewicy Marii, prawda, był inną osobą niż ta osoba, którą ukrzyżowano, tak? W książce Misja jest to dosyć szczegółowo wyjaśnione, prawda? Więc ten aspekt, prawda, że było dwóch ludzi, którzy mieli określoną funkcję, prawda? Znaczy, żeby przekazać pewne wskazówki czy ludziom, prawda? To no, wyjaśnia dosyć dużo spraw, więc Jezus, który się urodził dziewicy Maryi, był no, zapowiedzianym królem Hebrajczyków, czy królem Żydów. Nie wiem, czy pan sobie zdaje sprawę z biblijnych przekazów, tak? Czy z biblijnej. Więc
I rzeczywiście dziewica Maryja była dziewicą, rzeczywiście go urodziła, tak? A reakcja obecnych władców tego rejonu była taka, że zamordowali wszystkie niemowlęta w okolicy, żeby broń Boże żadne niemowlę nie przeżyło, tak? Nie wiem, czy pan pamięta rzeź, Oczywiście. Tak? Ktoś wyliczył. No więc ten Jezus Joshua, który się urodził w dziewicy Maryi, on przetrwał z pomocą ludzi z Jehowy, prawda? I mimo to, że się urodził w Betlejem, prawda? Wychował się w Nazarecie, wychował się w innym mieście, do którego go przemieszczono, tak? No i ten Jezus właśnie, ten człowiek, tak? Nazwijmy go Joshua, syn Maryi, prawda? Dziewicy Maryi. On właśnie wylądował, skończył w Japonii i jest dowód na to, że to on jest tam pochowany, tak? I ten dowód się znajduje w folklorze tej wioski góralskiej Herai, tak? Czyli to był jeden człowiek, który miał dosyć specyficzną misję. Misję miał taką, żeby się urodzić jako przywódca Hebrajczyków, czy przywódca Żydów, tak? No i sam fakt narodzenia to już był wielkim gwałtem, prawda, dla ówczesnych władców tego rejonu, tak? Przy czym niedawno ktoś wyliczył, że biorąc pod uwagę populację tego rejonu, to ilość tych chłopczyków świeżo urodzonych wynosiłaby około 16 tylko. Czyli to nie była rzeź niewiniątek w skali tysięcy, tylko kilkunastu praktycznie. No więc my tego nie wiemy i nie możemy tego sprawdzić, prawda? Nie wiemy, jaka była populacja i nie wiemy, jakie były kryteria wiekowe, tak? Także trudno nam to ocenić, prawda, tak? A dobrze, a czy... Ja to się nie będę upierał, tak? Okej, a kto w takim razie... Ale nasi archeolodzy robią różne, cały szereg założeń, prawda? I no te założenia opierają się na takim fakcie, że oni uważają, że są mądrzejsi niż nasi przodkowie, tak? Dobrze, a kto jest w Kaszmirze pochowany? Nie wiem, nie słyszałem. Taki mój znajomy, który szedł pieszo z Polski do Indii, mówił, że właśnie w Kaszmirze jest wiele słów takich podstawowych, typu łyżka, widelec, jakieś takie proste słowa, które są pochodzenia hebrajskiego. No bo ten człowiek, on podróżował po całym świecie, prawda? Ten Jezus, syn Maryi, on podróżował, on przyjechał do Japonii, jak miał 60 czy 80 lat, także on kilkadziesiąt lat spędził na tym, na podróżach, prawda, po całej Azji. I ponieważ był człowiekiem niezwykle inteligentnym, prawda, znał języki, prawda, znał różne alfabety, tak? Więc różne rzeczy lingwistyczne i różne inne po sobie pozostawił, tak? I całkiem możliwe, że jak wyjechał, to go świętują tam do dzisiaj, tak? Dlatego, że był człowiekiem absolutnie wyjątkowym, tak? Był człowiekiem na ówczesne czasy, to był geniusz, tak? Był geniusz, który każdego rozumiał, każdemu mógł pomóc, każdy problem rozwiązać, tak? Jaki ludzie wtedy mieli. Dobrze, no to jest temat Jezusa. Natomiast jakbyśmy się cofnęli jeszcze chyba półtora tysiąca lat wcześniej, mamy Mojżesza. Wróćmy do Jezusa, prawda? Tak? Bo to jest dosyć ciekawa sprawa, prawda? Jeszcze, że co się stało z Jezusem po jego zmartwychwstaniu? I dlaczego tą historię pieczołowicie usunięto ze wszystkich tak zwanych pism, prawda, świętych? Tak? Okazuje się, że nie całkiem usunięto, dlatego że w księgach Tomasza, w księgach Jakuba, które usunięto i które później znaleziono, prawda, w latach 40. poprzedniego wieku w Egipcie, okazuje się, że jest dokładny opis tego, w jaki sposób Jezus po zmartwychwstaniu opuścił planetę Ziemię. No, został w niebo wzięty. Słucham? Został w niebo wzięty. Opuścił go dokładnie w taki sam sposób, w jaki Michel de Marquet opuścił Ziemię, żeby odwiedzić planetę Jehowy. Po prostu podniósł się pionowo i zniknął w chmurach. Tak? Czyli podobnie jak jego matka.
Tak jest. Prawda, znaczy, czyli Jezus opuścił ziemię dokładnie w taki sam sposób, w jaki Michel de Marque opuścił ziemię, żeby odwiedzić planetę Tiechowa. I to jest zapisane. To jest zapisane. Zdaje się, że to jest w Księdze Jakuba. Księga Jakuba po polsku to jest Book of James, prawda? Która została usunięta z Nowego Testamentu. Dobra. Czy na temat Jezusa to wszystko? Wszystko, czy jeszcze coś? Ja nie wiem, prawda? To można rozmawiać, prawda, tygodniami. Dobra. Prawda? Dobra. No to przejdźmy. Od tego, w jakie szczegóły. Przejdźmy do Mojżesza. Kim on był? No więc w książce Misja jest wszystko dokładnie opisane. Ja tego nie chcę kwestionować, prawda? Tak? Był człowiekiem wysoko rozwiniętym, który oczekiwał na to, żeby się reinkarnować na Tiechobie, która jest planetą najwyższej kategorii. Tak? Ale go przekonano, żeby wrócił na Ziemię, żeby pomóc uwolnić Hebrajczyków z egipskiej niewoli. No i on się zgodził i był pewna umowa, prawda, między ludźmi z Tiechoby i Mojżeszem. Tak? Umowa. A co się stało z pierwszym przykazaniem? Dlaczego i dlaczego Mojżesz zniknął bez śladu? Czy tutaj też chodziło o niebostąpienie? Nie, prawda? Znaczy pierwsze przykazanie to jest no, tragedia, prawda? Na skalę planetarną. Tak? Mojżesz po wyprowadzeniu Hebrajczyków z Egiptu został zaproszony na górę Synaj, prawda? Gdzie go spotkali właśnie ludzie z Tiechoby i dali mu kamienne tabliczki z 10 przykazaniami, żeby po prostu poprawić zachowanie społeczeństwa hebrajskiego. Tak? To nie są przykazania, tylko to są mądre rady, co robić i czego unikać. No i pierwsze przykazanie jest takie, że nie miej innych bogów przede mną. Tak? Problem polega na tym, że ja to może pokażę, prawda, znaczy w jaki to sposób, prawda, sekrety, prawda, poeton, świadomość, pierwsze przykazanie. Jest strona internetowa, która to dokładnie opisuje, prawda, tak? Pierwsze przykazanie to jest tiehoba.pl, ja tutaj pokażę w tej chwili ten tiehoba.pl. I jest cały artykuł na temat pierwszego przykazania, tak? Więc to było około 3300 lat temu na górze Synaj. Mojżeszowi przekazano 10 przykazań. I pierwsze z tych przykazań jest absolutnie kluczowe, dlatego że problem polega na tym, że go błędnie tłumaczono i to błędne tłumaczenie jest właściwie perwersją oryginalnego przykazania, tak? Pierwsze tłumaczenie z oryginalnego hebrajskiego tekstu powinno być takie: nie będziesz miał innych bogów przede mną, nie reprezentuj mnie, używając jakiegokolwiek posągu czy wizerunku, czegokolwiek i kogokolwiek, czy to w niebie, czy na ziemi, czy w głębinach. Nie kłaniaj się przed nimi i nie czci ich. Tak? No więc to przykazanie, ono w sposób niezwykle jasny zabrania tworzenia jakichkolwiek religii, jakichkolwiek posągów, jakichkolwiek obrazów, tak? Jakichkolwiek wizerunków stwórcy i jakichkolwiek religii. No więc co się stało, jak Mojżesz wrócił, prawda, z takim przykazaniem, które zabrania wszystkich religii? No on podważył autorytet całego kleru hebrajskiego. Tak? No i mimo tak, to, bo mieli miał duże wielkie wpływy. Zasługi, że wyprowadził ich z niewoli, mimo to stał się cierniem dla tego autorytetu hebrajskiego, tak? Dla religii hebrajskiej. No i ja przypuszczam, że
pojawił się konflikt, prawda? W którym ludzie z Jehowy pomogli Mojżeszowi po prostu zniknąć, tak? Ale tutaj nie mam pewności, tak? To jest moja hipoteza. Dlatego, że to przekłamanie tego pierwszego przykazania, ono jest źródłem nieopisanego cierpienia przez tysiące lat, tak? Ludzie mają, prawda, budynki, ołtarze, prawda, różnych, prawda, znaczy różne wizerunki, prawda, i kłaniają się przed nimi i modlą się do nich, prawda, a to w ogóle nie o to chodzi, tak? Tak, bo tak zwana ciemna strona mocy bierze to, co jest dobre i przekręca. No tak właśnie, lekko przekręca. To jest, zawsze można, znaczy przekręcić. Jak pan przeczyta ten artykuł, który napisałem na stronie tjehoba.pl o pierwszym przykazaniu, to to przekręcenie jest minimalne, tak? Znaczy lingwistycznie rzecz biorąc. A że jeżeli chodzi o znaczenie, to jest zasadnicze. Czyli można pół słowa przekręcić, tak? A znaczenie się zmienia o 180 stopni, diametralnie. No więc na tym polega problem. Tak, i o to chodzi właśnie, żeby tak przekręcić, żeby udawać, że jest nieprzekręcone. Tak, żeby tak przekręcić, żeby się przekręciło, a żeby wyglądało na pozór, że nie jest przekręcone. Dobrze. To może na zakończenie proszę powiedzieć, jaka w pana odczuciu była misja Michela i misja książki Misja? Jaka jest w zasadzie misja? No jest taka, żeby przekazać, żeby przekonać niektórych ludzi, tak? Nie wszystkich, tak? Niektórych ludzi na planecie, żeby zajęli się rozwojem swojej własnej świadomości, tak? Po angielsku to jest rozwój duchowy, tak? Teraz co to jest rozwój duchowy, prawda? To jest rozwój pewnych cech świadomości, prawda? Teraz ja tutaj napisałem artykuł, prawda, taki, żeby niektóre z tych cech świadomości, które należy rozwijać, żeby je wymienić. Na przykład jedną z cech świadomości jest umiejętność rozumienia, wyobraźnia, inteligencja, pamięć, świadomość samego siebie, psychę, uczciwość, dojrzałość, szczerość, to są wszystkie te rzeczy, prawda, które powinniśmy starać się rozwijać. Tak? Samodyscyplina, motywacja, cierpliwość, różne rzeczy. Tak? No i do tego dochodzi wiedza, umiejętności, prawda, i tak dalej. Teraz, żeby zakończyć, to chciałbym się podzielić doświadczeniem ze swojej własnej rodziny. Po napisaniu mojej książki Wolnej Woli w 1999 roku, 22 lata temu, tak, była gwiazdka, było święta Bożego Narodzenia, tak, no i moje dzieci, nastolatki, jak to dzieci, oczekiwały prezentów na gwiazdkę, tak. A ja właśnie skończyłem, napisałem książkę, w której no, doszedłem do pewnych wniosków, czy sformułowałem pewne wnioski, które mi zajęło 50 lat, żeby sformułować, tak? No i napisałem zamiast prezentu, napisałem do dzieci list. Napisałem do dzieci list, do każdego z osobna, ale go zacytuję jako do moich dzieci. Kochane dzieci, bardzo bym chciał wam podarować trochę wyobraźni. Niestety tego nie można zrobić, dlatego że wyobraźnię musicie rozwinąć sami. Bardzo bym chciał podarować wam trochę inteligencji. Niestety nie daje się tego zrobić. Sami musicie stać się mądrzy, tak? I osiągnąć zrozumienie. Bardzo chciałbym dać wam trochę poczucia humoru. Niestety tego też nie można dać, dlatego że musicie rozwinąć to samodzielnie. Chciałbym wam dać poczucie piękna, poczucie sprawiedliwości, poczucie uczciwości. Niestety tego nie można dać. Trzeba to rozwinąć samemu.
No i było jeszcze cały szereg innych cech świadomości, które nie można dać. I na zakończenie było zdanie takie. Bardzo bym chciał, żebyście się w swoim życiu koncentrowali nad wszystkim tym, czego nie można dać. Dlatego, że to są dokładnie te same rzeczy, które wam nikt nie może zabrać. Wasz kochający tata. Teraz, co są, czym są te rzeczy, których nie można zabrać? To są te same rzeczy, których nie można dać, których nie można ukraść, tak? Można człowieka zabrać, ale czy można ukraść jego inteligencję, tak? Czy można zawojować czyjąś wyobraźnię, tak? Nie można, nie daje się. Więc to są te cechy świadomości, które należy rozwijać samodzielnie. I dlatego trzeba rozwijać cechy samodzielnie, dlatego że nie można tych cech w żaden inny sposób zdobyć. One się pojawiają w rezultacie naszych własnych przemyśleń, w rezultacie naszych własnych cierpień i w rezultacie naszego własnego wysiłku. Tak. I na tym polega rozwój duchowy, na tym polega rozwój świadomości. Tak, piękne. No, no piękne podsumowanie w zasadzie, bo moglibyśmy rozmawiać na te tematy bardzo długo. Ja myślę, że można wrócić do wybranych tematów i zrobić trochę krótsze rozmowy, bardziej no, skoncentrowane na konkretnych aspektach, tak? Tak, dobra. To myślę, że na dzisiaj wystarczy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję za zaproszenie. Wszystkiego dobrego. I do usłyszenia następnym razem. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.